Cześć! Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszamy do wyprawkowo-kreatywnej zabawy. Dokładnie. Ja mam na imię Marta. A ja mam na imię Ola. A dzisiaj przygotowałyśmy dla Was coś absolutnie wyjątkowego, bo pokażemy Wam... wyprawkę szkolną! Dokładnie. Ja już nie mogę się doczekać, żeby ją zobaczyć i żeby odkryć, co jest w środku. A Ty, Ola? Tak. Wy pewnie też. Ale chwila, gdzie jest ta wyprawka? A, no właśnie. Gdzie ona jest? O, tu jest! A, tu ją mamy. Dobra, to wyciągaj ją, Ola. Okej. Nie mogę, jest za ciężka. Ojejku, razem! Matko, co oni tutaj pakowali? Musi być tego na pewno bardzo dużo. No, wygląda tak naprawdę solidnie. To co, odkrywamy? Tak. Nie wysypie się? Właśnie tego się trochę obawiam. Wow! O kurczę. O kurczę, zobaczcie. Jest tego... Chyba pędzel pofrunął. To nic nie szkodzi. Więc już zobaczyliście, że w środku jest pędzel, który lubi wyskakiwać. Zobaczcie sobie może jeszcze na zbliżeniu, jak tutaj jest naprawdę mnóstwo rzeczy, jak to wszystko jest zapakowane po same brzegi, moi drodzy, więc naprawdę jest tego sporo. A Ola może nam teraz za chwilę opowie, co tutaj jest. Zrobisz nam taką małą prezentację, taki unboxing? Tak. Dobra, od czego zaczynamy? Od kredki. A jak jest, co to za kredki, co to za kredki? Kredki ołówkowe, trójkątne, dwustronne. Wow, więc pomimo tego, że kredek jest 12, to mamy 24 kolory. Ktoś to naprawdę sprytnie wymyślił i do tego jeszcze temperówka. No mi by się takie w szkole przydały. Za moich czasów takich nie było. Na szczęście teraz są i możecie z takich korzystać. Dobra, co mamy dalej? Plastelina. No tak. Na pewno każdemu się przyda. W szkole się przydaje plastelina, prawda? Tak. Dokładnie. Plastelina jest super. Mamy tutaj aż 12 plus 1. 13 kolorów, więc warto. I kolor złoty. Zobacz, to wow. Jest złoty kolor. Z brokatem. No takiej to na pewno już w moich czasach nie było. Zobaczcie, pokażę Wam to aż z bliska, bo nawet nie mogę uwierzyć. Mamy tutaj złoty odcień plasteliny z brokatem. Naprawdę, rewelacja. Rewelacja. Ja już nie mogę. Za dużo emocji. Proszę, dobra, kontynuuj. Mamy. Pędzelek. Jest kolejny pędzel. Jeden jest na podłodze. Jeden jest na podłodze, ten jest tutaj, ale na pewno są w różnej grubości. Tak. To z pewnością. Chudy i gruby, że tak powiem. No co dalej? To mamy ołówki i to nawet z tabliczką mnożenia. Ale to myślę, że każdemu się przyda. No dokładnie, Ola się niedawno uczyła tabliczki mnożenia, więc coś o tym wie i na pewno takie ołówki by się przydały, co? Tak. To nawet w trzech sztukach, super. Bardzo fajnie. Dobra, lecimy dalej. Klej do papieru. Biały. Biały klej. My uwielbiamy zabawy z papieru, prawda, Ola? Tak. Wszystkie nasze zabawy zaczynają się od kartki papieru właściwie. Więc mamy już klej, mamy kartkę, mamy plastelinę i kredki. Świetna, mądra zabawa murowana. Zgadza się? Tak. Świetnie. Stworzyłybyśmy z tego coś kreatywnego. No tak jak wszyscy. Tak jak wszyscy. Więc jeśli chcecie tworzyć kreatywne rzeczy, polecamy. Nożyczki. No bez nożyczek nie ma zabawy. No akurat to są te moje właśnie ulubione, z tym ergonomicznym uchwytem. Naprawdę bardzo wygodnie się z nich korzysta. Nawet jeśli ktoś jest dorosły, to też świetnie one się sprawdzają i to są moje ulubione nożyczki, polecam. No i mamy tutaj kolorowe kredki. I to kredki jumbo! Ołówkowe. Ołówkowe jumbo. Jumbo akurat się najlepiej przydają dla takich może mniejszych dzieciaczków. Łatwiej wtedy im te kredki trzymać, ale czekaj. One są tęczowe, nie, muszę je otworzyć, słuchajcie, bo nie, takich to naprawdę za moich czasów nie było. Ja cię kręcę, zobaczcie to. Wow. Nie, zobaczcie to na zbliżeniu, koniecznie. Te kredki, one są takie kolorowe, one mają takie w środku, jak to się nazywa, takie grafity kolorowe, więc złota kredka wcale nie jest złota, ona jest niebiesko-różowo-czerwona. Mamy tam jakiś blok? Spróbujemy zaraz nimi coś narysować, żebyście mogli zobaczyć, jak to do końca wygląda. Dobra, więc kredkę kładam na bok, bo chcę je koniecznie wypróbować. Mamy długopis, ups! Długopis, ups! Nawet tak się nazywa! Który robi ups! A na czym polega jego wyjątkowość? Jest magiczny, ponieważ można go zetrzeć. Więc to jest długopis, który zachowuje się czasem jak ołówek, a trochę jak długopis. A nawet gumka jest tu, z przodu.
Nie, ten długopis też musimy wypróbować. Spróbujmy, może mamy tu... O, jest blok. Zobaczcie, mamy tutaj blok rysunkowy i techniczny, więc od razu możemy go wypróbować i sprawdźmy, czy ten długopis rzeczywiście jest taki magiczny, jak opowiada nam Ola. Proszę bardzo. Ola, ty wypróbujesz długopis, albo może ja tutaj, żeby wszyscy widzieli. Albo napisz coś, a ja spróbuję zaraz to zetrzeć. Tylko jakiś ładny wyraz. To może napiszę. Dobra, to Marta zaskocz nas. I Ola. O, Marta i Ola, super. A wy teraz zobaczcie na zbliżeniu, jak będę używać tych kredek i jak one wyglądają. Mam tutaj jakąś taką żółtą, a zobaczmy, jak będzie się nimi malowało. O, wow, te kolory się bezpośrednio mieszają na kartce, widzicie to? Jacie, ale super. A ciekawe, jakbym z boku, tak? O kurde, super. Dobra, czekajcie, nie mogę się powstrzymać. Teraz może niebieską jeszcze. Mamy tutaj różne odcienie niebieskiego i one nam się bezpośrednio tutaj na tej naszej kartce mieszają. Super. I jeszcze może zielony. A nie, zielony już był. Nie, to był żółty. Wow. To można byłoby idealne takie jakieś glony narysować. To jest taki zielono-żółto-niebieski kolor. Wow. Kurczę, dobra, nie, przepraszam, ja się wkręciłam. Dobra, zamiana. I co mamy tutaj? Marta i Ola. I tutaj za pomocą tej końcówki, tak, Ola? Lepiej jest z tyłu. Z tyłu? Dobra, więc łapiemy teraz za końcówkę. Widzicie ten napis? On jest tutaj w tym miejscu. Mam nadzieję, że widzicie. On tutaj jest. Jeszcze jest, a zobaczymy, czy będzie za chwilę dalej. Uwaga. Magia! Tu się dzieje magia, kochani! To nie magia, to nauka. To nauka i długopis. Ups! Ale ekstra. Tylko uważaj na niego. Widzę. I już nie widzę. Nie, niesamowite. Niesamowite rzeczy są w tej wyprawce. Słuchajcie, ja nie mogę. Za duże emocje jak dla mnie. Dobra, lecimy dalej. Ola, opowiadaj, co tam jeszcze jest? Więc mamy tutaj jeszcze klej w sztyfcie i to bardzo duży klej. Powiem wam, że to jest chyba największy klej w sztywcie, jaki kiedykolwiek widziałam. Są chyba jeszcze większe. Nie dziwnego, że ta wyprawka była taka ciężka, skoro ten klej jest praktycznie wielkości mojej ręki. Zobaczcie, jaki waży. I waży 36 gramów, czyli naprawdę klej gigant. O, mamy tutaj nawet wkłady do długopisu. Ups! Ups! Czyli te ścieralne. Super, więc nie dość, że mamy długopis, to mamy też wkłady, więc jeśli coś nam się wyczerpie, to nie wyrzucamy długopisu, tylko uzupełniamy wkład. Bardzo eko, super pomysł. Mamy nasz ulubiony kubek. Słuchajcie, ten kubek przysparza mi zawsze wiele emocji. Ola zawsze mi robi tutaj psikusa, że mnie tym kubkiem oblewa. Ups. Nawet teraz, kiedy nie ma w nim wody, a woda się z niego nie wylewa. Uwierzcie mi, tak jest naprawdę. Super, super sprawa. No i mamy tutaj jeszcze jeden pędzelek. Czyli pędzelków już było 3 i każdy różnej wielkości. Super, to chyba się z pewnością przyda, co? Tak, mamy bardzo dobrą temperówkę. Wow, tu się otwiera. I mamy wejście na takie mniejsze kredki albo większe, może być też ołówek. O, czyli jest uniwersalna i do dużych kredek, i do małych, i do ołówków? Tak. Fajnie, i to jeszcze w takim ładnym kolorze. Podoba mi się. Mamy takie małe kredeczki. Kredki. Astrino. Astrino z pieskiem. Bardzo fajne. Mogę zobaczyć? Ruff, ruff. Fajne. O, takie były za moich czasów. Takie fajne. Co dalej? Pastele olejne. Wow, czyli mamy nie tylko takie rzeczy, które są do szkoły niezbędne, ale też takie, dzięki którym będziemy mogli rozwijać swoje umiejętności kreatywne. Na przykład możemy coś namalować pastelami. Pięknie. Ola, lubisz malować pastelami? Tak. Ja też bardzo lubię. Super. To chyba zabieram dla siebie. Podzielisz się ze mną? Tak. Mamy tutaj jeszcze farby i to też bardzo duże, plakatowe. O, wow, ile jest tych kolorów? Chyba 13. 12 plus 1, czyli znowu mamy jakiś kolor gratis. Ciekawe, czy to znowu jest taki brokatowy kolor. Pewnie tak, znając życie. No nie wiem. No pięknie, dobra, nie, to już nie dziwię się, czemu to było takie ciężkie, bo te farby są naprawdę gigantyczne, jeszcze większe od tego kleju, naprawdę. A klej już był ogromny. Mamy nawet cyrkiel z ołówkiem i jakąś nakładką, ochronką. O wow, żeby się nie upłuć pewnie. Chyba takim tak. Cyrklem w piórniku.
Wow, no to ekstra. Ola, cyrkiel się przydaje w szkole, bo ja już nie pamiętam. O, bardzo. No tak, super. No to widzicie, macie rzeczy nie tylko do rozwoju kreatywności, niezbędne do pracy, ale też do potrzebne na matematykę. Super. Gumka. I widzę, że gumka też jest pokaźnych rozmiarów. Czyli razem w drużynie z naszym klejem i z farbami. Dobra, dołączamy ich do drużyny. Zetrzeć na pewno można. Słuchajcie, to jest jakaś niekończąca się studnia kreatywności, bo to jeszcze jest nie koniec. Kredki woskowe. Premium. Premium. Mhm. I one też są takich dużych rozmiarów. Ile kolorów? 12. 12. Już nawet nie zliczę, które to są kredki. Naprawdę, więc kredek Wam nie zabraknie. Mamy jeszcze takie farby. Farby akwarelowe i też jest pędzelek. Ekstra, czyli kolejny pędzelek. Czwarty. Świetnie. I mamy i pastele, i farby plakatowe, i farby akwarelowe, więc wow! 12 kolorów. Wow, 12 kolorów, super! Nie, ja naprawdę jestem zachwycona. Fajnie, to chyba mamy też tutaj jeszcze flamastry trójkątne. Flamastry trójkątne. Wow, i też pewnie jakoś tak dużo kolorów, co? 10 kolorów. I one też chyba są takie grubsze, więc nawet jeśli mamy młodsze dzieciaki, to też one świetnie sobie poradzą właśnie przy użyciu takich flamastrów. I one tak nie można ich wcisnąć do środka. Wiecie, czasami jak się maluje tymi flamastrami, to one tak wpadają. A jak są takie właśnie duże, to dużo łatwiej się nimi maluje i nie wpadają do środka. Daję okejkę. I jeszcze mamy blok rysunkowy. I jeszcze kolejny blok rysunkowy. Wow. Już nic nie ma. Już nic. Moja droga, my tutaj opowiadamy od kilkunastu minut, co jest tutaj w środku. Więc nie wiem, czy uda nam się teraz to wszystko z powrotem spakować, bo było tego naprawdę... Najpierw to musimy coś z tym zrobić. Musimy coś z tym zrobić? To nie, rzeczywiście, my nie chowamy tych rzeczy. Będziemy sobie teraz tutaj z nimi się bardzo mądrze i kreatywnie bawić. Zachęcamy Was bardzo do tego, żebyście taką wyprawkę też dla siebie sprawili, bo chyba naprawdę warto, prawda Ola? Tak. Chciałabyś mieć taką wyprawkę? Oczywiście. No dobra, to chyba ją zabieramy do domu, co? No dobrze. Słuchajcie, jeśli chcecie jeszcze więcej kreatywnych pomysłów, nie tylko na wyprawkę, ale też na inne fantastyczne rzeczy, z których wykonacie kreatywne przedmioty, podarunki, upominki i tak dalej, dekoracje, to koniecznie zajrzyjcie na stronę sklep.dlaprzedszkola.pl, gdzie znajdziecie jeszcze więcej kreatywnych pomysłów. A my co? Zaczynamy? Tak. Będziemy malować? Dobry pomysł. Albo napiszemy coś długopisem, ups. Tak podpiszemy nasze dzieła. Dobra, więc my zabieramy się za kreatywną pracę, a Was zachęcamy do zakupu takiej wyprawki. No to co? Do zobaczenia. Pa! Pa!